Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family i słuchajcie, jestem sama, Krzyś pojechał z psiakami, ponieważ czeka nas, wyjeżdżamy właściwie dzisiaj na 3 dni do Zakopanego, robimy sobie taki szybki, turbo szybki urlop, cudownie, witam się z wami w taki sposób, ponieważ tam ma być basen i chcę wyglądać dobrze, a brwi nie miałam żadnych, więc postanowiłam sobie dzisiaj zrobić henne, tak zaraz przed wyjazdem, może, o, wrócił Krzyś. Hello. Tak, dotarł Krzyś, ja się trochę ogarnę i wrócę do was, powiem wam co i jak. Zawiozłem psy, szczęśliwe są, bardziej niż w domu. No to jest najgorsze, Alita to już... Ale to tak zawsze jakoś rzadziej widzisz, to się cieszy, już tak, już normalnie by ją zapłuciła. No co ty? No. Dalej też? Dalej też. Łe. Dalej też? Dalej też. Bo myślałeś, że, myślałeś, że dalej nie, a dalej też. No ale tak sobie na Mikołaj. Mikołaj też jak widzi nowych, to też się cieszy. No ale najlepsze jest to, że Alita to już czuła, bo brane były torby i tak dalej i ona czuła, że gdzieś jedzie, to już tutaj tak była. Tak, bo ona już wiedziała, że jedzie. Ona już wiedziała, że jedzie do cioci jedzie. To po prostu aż się trząsła tutaj. Trochę mi zupno. Chodzi na to, że psy nas nie potrzebują. Mogą mieć ciocię i też będzie fajnie. Nie, potem jak po nie przyjeżdżamy, to też się cieszę. Nie będę sobie umniejszać. Idę się ogarnąć i wrócę do was. Intro. Zabrałam się za ogarnienie torebki. Słuchajcie, mam taki syf w torebce. Jeden śmieć tu jest, wszystko. Normalnie wszystko jest pakowane do mojej torebki i wygląda to po prostu katastrofa, nie? Milion paragonów. Ale i tak nie biorę tej torebki, więc chyba sobie daruję sprzątanie jej. My się pakujemy. Właśnie rozmawialiśmy z siostrą Marty. Ona już gotowa, zwarta, już prawie w samochodzie. A my zawsze w czarnej. A my tak, całe szczęście mają dalej niż my, bo muszą jeszcze dojechać. No, tu jesteśmy wygrali, no. Wytrzymają jakąś, nie wiem, godzinę chyba łącznie. Będą mieli, więc na spokojnie się spakujemy. Mikołaj już swoją butelkę wrzucił, zalał właśnie tą. Nie zalewaj walizki! Jej! No i Mikołaj pozbył się butelki. Tu jest spanie jedno, spanie drugie. Okay. Mikołaj już spakowany, można go brać. Najgorsze jest to, że nie zdążyłam zrobić całego prania, no i wybieramy z tego co mamy. Ale jedziemy tylko na 2 dni. Tak, no ja wiem. Dobrze, my się pakujemy i widzimy się w samochodzie. A właśnie, bo miałam wam powiedzieć, jak się już trochę ogarnę, a się ogarnęłam. Jedziemy do Zakopanego na 3 dni i mieliśmy górnolotny plan, że pojedziemy na Kasprowy. Wyjedziemy. Nigdy tam nie byliśmy. Dajcie znać, czy byliście, czy się wam podobało, czy wychodziliście sami, czy jechaliście kolejką. No my chcieliśmy jechać kolejką, ale niestety akurat kolejka ma przegląd techniczny. Ups. Więc obejdziemy się smakiem, trzeba będzie jechać znowu. Dobrze, dlaczego pójdziemy na Morskie Oko? Też tam nie byłem. Też tam nie byłam, ale ja to się... dlaczego chciałaś Kaspro tak bardzo? No, tam no też bo możemy. Tak się nastawiliśmy, no, no ale to Morskie Oko też spoko. No dobrze, ale mówię na co żeśmy... To następnym razem pojedziemy na Kasprowy. Dobrze, dlaczego mnie tłamsisz? Dlaczego zawsze muszę być podenerwowana, gdy nas pakuje? Bo potem najlepsze, że wszystko spada na kobietę. Spakowałaś to? A spakowałaś to? Pomimo tego, że dwóch chłopów tutaj ze mną jest, to jeden cały czas wypakowywuje, a drugi co robi? Nie kłóćmy się, chociaż raz się ze mną nie kłóć przy pakowaniu. Do zobaczenia jak w samochodzie. Mówię seksownym tonem. Wtedy dziecia nie budzę. No i jesteśmy w trasie. Jedziemy Górą Wielką. Przez Babią Górę. Przez Babią Górę. Czyli Wielką Górą. I pogoda nam się zdziadziła totalnie, jak to się u nas mówi. Jest mega pochmurno, ale może jak dojedziemy do Zakopanego, to się poprawi po prostu. Trzymamy za to kciuki. No. Ale jest pięknie, jest jesiennie. Zobacz ile baranków! Popatrz na prawo, tam, do okienka patrz. Na jego, prawo. Jego prawo. Żal tak blisko. A tam pies pasterski i ten pan. Pasterz. No, pasterz. I ten pan. No to tutaj to mają widok. Wow. Czemu
jesteśmy w ogóle? Nie. To jest to? Chyba to. A, to my będziemy mieć taki widok. No ale to tutaj nie jest w stanie mieć takiego widoku. Jesteśmy w stanie mieć taki widok? Nie wiem. No bo to jest kilka domków. Ja myślałem, że my będziemy jakby w jednym hotelu. Nie, bo one to jest jeden hotel połączony pod ziemiem. Tak mi Asia mówiła. Dotarliśmy do pokoju, jesteśmy w Gubałówka Resort. Chodźcie, zobaczcie najpierw, jaki mamy widok z pokoju. Tak, to najważniejsze. A ja bym od szafy zaczęła. A zaraz przejdziemy do różnych rzeczy. Jest tu mega ciepło, a widok mamy właśnie taki. Tak, prosto z okna, centralnie na góry, także pięknie. Tutaj jest sztos. Pokój jest duży, są jeszcze większe, są też mniejsze, ale myśmy nie chcieli takiego całkiem małego pokoju ze względu na Mikołaja, bo on się lepiej czuje, gdy może sobie chodzić i powiem wam, że czuję się tutaj bardzo dobrze. Ale Krzyś robi dzisiaj room tour, także tak, postaram się bez bałaganu pytać. Od początku mamy tutaj szafy. Tak. Duże szafy, także na pewno się zmieściliśmy, znaczy my się zmieściliśmy bez problemu. Tu już mamy rzeczy Mikołaja, jest też safe. To jest spoko, że możecie sobie swoje rzeczy tutaj schować, jeśli chcecie. Mamy tutaj też dużą, dużą szafę, gdzie mamy ubranka. Mamy też zajebiście, bo jest deska do prasowania i jest żelazko. No, nie? Także pokój jest mega zaopatrzony. Suszarka. O, jest suszarka. No. Właśnie miałam się pytać, czy jest, bo nie wzięłam nic ze sobą. Tutaj mamy aneks kuchenny, tak. Gdzie mamy tutaj, tylko ciemno tutaj jest bardzo. Nie umie tu oświecić. Myślisz, że tu jest? Tu? Właśnie nie wiem, co to jest. W tym miejscu nie umie oświecić. Ale mamy tutaj czajniczek. No, a może jak się otworzy? Nie, też nie. Nie, nie. Ale patrz, już można posprzątać. O. Fajnie. Mamy własną lodóweczkę. Nie, tego nie pokazuj, tego nie pokazuj. Każdy wie, jak wygląda lodóweczka. Ten mały pan po prostu ma... tak. Jak zobaczy, gdzie jest lodówka, to już... No już... Chyba już mamy klocki. On już powoli ogarnął. Dobra, mamy piękną łazienkę. Powiem wam, że łazienka to zapiera mi dech w piersiach. Ja kocham takie klimaty. To jest w ogóle deska. To jest prawdziwa, taka wiesz, postarzana. Bo tutaj, no... A no, tak jak zada... Albo świetna imitacja, albo po prostu deska. Imitacja, ale spoko. Umywalka, cały tutaj taki aneks. Oczywiście kosz, ten mały człowiek kocha kosz na śmieci. Co trzeba przyznać, super sprawa, nawet o wanienkę nie prosiliśmy, bo prosiliśmy generalnie o ten, o łóżeczko, a wanienkę też dostaliśmy, tutaj mamy prysznic, Mikiś, chodź za mamusią. Wszędzie jest mega czyściutko, także super. No i główny pokój, czyli nasze łóżko, łóżeczko małego. Mikołaj dostał swoje ręczniczki, tak. To jest super, no nie, że ma własne. Swoją poduszeczkę i też ma fajną pościel, jest takie barany. Może zaśnie, będziesz liczył barany, Mikołaj. Tak. Oprócz tego tutaj jeszcze jest sofa rozkładana, bo jak jest małe dziecko, to tą sofę można też rozkładać, ale Mikołaj jeszcze jest za mały. No i tutaj takie akcenty typowo zakopiańskie. Tak. W hotelu jest basen i jest sauna. Wszystko jest podobno pod ziemią. Jeszcze tam nie byliśmy, więc pójdziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tak, ale najpierw zjeżdża właśnie... się tam windą, ale teraz pójdziemy na spacer. Tak, chcemy się ubrać, póki jest jeszcze jasno, bo no jakoś pogoda nie zachwyca, ale jeszcze mamy trochę czasu, żeby się po prostu przejść na Gubałówkę po prostu. Cały czas chodzi po tym fajnie, parapecie. Bo jeszcze nie znalazłem nic niebezpiecznego. Tak, tak. Że coś, co trzeba przełożyć, bo coś, co wiesz, co będzie przeszkadzać, że on sobie coś narobi. Póki co nic takiego nie znalazłem, jest super pod tym względem. Że go od razu puściliśmy na podłogę, wiesz, i on sobie goni. Ale ten parapet to mu przypadł do gustu, bo siedzi cały czas przy oknie i Mikołaj woła cały czas pieski. Woła Alita i Alita i Alita cały czas. For the letdown, watching you just let my love go hit the ground. My heart was the only sound in my bedroom. In my head, you weren't gone. I found pieces that you left, parts of you I didn't even know I had. So I put them on the shelf in my bedroom.
Jakby Mikołaj był większy, to moglibyśmy tu przyjść wieczorem na bajkę. I byśmy sobie wszyscy jakąś bajkę oglądali, no nie? Mhm. Ale jest dużo takich smaczków, wiesz, estetycznych, wizualnych, no nie? Widzę właśnie. No i tu na przykład jest takie ogromne lustro tam wpasowane, wydaje się jakby było... Ogromny kominek? Tak. A tam jest lustro, czy to jest tam... To jest grzejnik zabudowany. Oj, ta lampa też zajebista. Patrz jak lampa. Mega. Taką nad stół, nie ogadałabyś, że przesuwamy. Co ty na to? Chcesz taką? W ogóle przenosimy ten hotel do nas do domu. Co na to? Lampę to ja mogę zrobić. Zajebiste. Nie, mi się bardzo podobają te jeżdżące lampki. No bo wtedy sobie dopasujesz. A ja mi się to nie podoba. Bo dla mnie to za bardzo sterczy takie coś. A to jest ładne. To no ale patrz, że tu jest deseni, no nie? Tu jest takie drewno, szary kamień, no nie? Tam jest taki rodzaj kamienia, tutaj też jest tapeta jakaś. To wszystko jest cały czas w takim półmroku, no nie? Półmroku, no bo to jest też pod ziemią, no nie? Ty masz kartę? Tak. Jedziemy do pokoju. Ja jestem strasznie pojedzony. Ja też, Mikołaj. Ja mega się obżarłem, można powiedzieć, wypiję dwie pyszne kawy. Kawa pyszna, tak. Tak, kawa była zajebista. Lepsza niż nie w jednej restauracji, nie? Mikołaj też zjadł bardzo dużo. Cały czas krzyczał am. Już chyba nawet wszyscy nie wiedzieli, o co chodzi, że jakbyśmy mu nic nie dawali, a on cały czas am. Tak. Smaczne było, Miki? Pojadłeś? Tak. Tak? Tak. My też. Cześć, lubisz ten parapet, co? No, pan lubi siedzieć. Teraz pójdziemy pa.